Cześć żabeczki, dzisiaj tak jak obiecałam, przychodzę do Was dać Wam tą nadzieję, że jeśli mi się udało, to i Wam uda się wprowadzić retinol do swojej pielęgnacji. Jak wiecie, licznik zmienił mi się na trójkę z przodu, więc poczułam już tą taką lekką presję na to, żeby działać już też bardziej anti-aging. Co prawda, moja skóra nie zdradza jeszcze widocznych oznak starzenia się i pani w Lidlu prosi mnie o dowód nawet kiedy próbuję kupić Piccolo. I tutaj najskuteczniejszą rzeczą zaraz po używaniu filtrów jest po prostu wprowadzenie tego retinolu. Jest kilka różnych opcji i ja wprowadziłam konkretnie retinol, nie retinal, nie żadną inną formę, więc też o niej będę tutaj mówić. W filmie przejdziemy przez zagadnienia, czym jest retinol, jak działa, co robimy przed wprowadzeniem tego retinolu, jak go wprowadzamy oraz wskazówki dotyczące aplikacji. Tak więc czym jest ten magiczny eliksir młodości? No jest to po prostu pochodna witaminy A, często błędnie utożsamiana z jakimś kwasem, a to ze względu na to, jak po prostu wygląda często jego działanie. I porównanie z eliksirem magicznym wcale nie jest takie głupie, ponieważ to jest substancja, która genialnie działa w głębi naszej skóry. Jest jedną z tych nielicznych rzeczy, które możemy zaaplikować sobie sami w domu, a rezultaty i efekty są spektakularne, ponieważ to działanie następuje naprawdę w naszej skórze. Retinol wpływa na cykl odnowy komórkowej skóry, czyli jakby sprawia, że ta skóra odnawia się w tym tempie, w którym odnawiałaby się, jak jesteśmy jeszcze młodzi, jakby nie przedłuża tego swojego czasu, bo jak wiecie, z wiekiem komórki no, tracą trochę ten swój power i już tak nie galopują do przodu w tej odnowie, tylko ten czas się wydłuża, a retinol jakby go nam skraca. I działa to na zasadzie pobudzenia syntezy kolagenu w naszej skórze, czyli to, o czym zawsze Wam tam mówię, czyli chodzi o takie działanie, które sprawi, że nasza skóra walczy, nasza skóra działa. Ona pracuje na to, by pięknie wyglądać. Zanim przejdę do tego, co dla naszej skóry i dla jakiej skóry może zrobić retinol, bo nie tylko działa on przeciwstarzeniowo, muszę tutaj zaznaczyć, że nie jest to substancja bezpieczna dla kobiet w ciąży i karmiących. Jak przeglądałam różne materiały w tym zakresie, bo akurat no, to nie jest temat mnie interesujący, no ale jednak może tutaj ktoś się znajdzie, kto akurat albo planuje, albo jest, no i już wtedy wie, że to nie będzie temat dla niego. To większość materiałów tyczy się raczej używania tych doustnych retinoidów, ale lepiej chuchać na zimne, ponieważ no, w badaniach wykazuje ogólnie się niezbyt dobre działanie na płód, dużo wad rozwojowych czy jakichś właśnie powikłań, dlatego najbezpieczniejszą opcją jest odstawienie na czas ciąży i na chwilę przed, a później skonsultowanie się już z lekarzem, kiedy taki retinol możemy wprowadzić, szczególnie jeśli karmimy piersią, więc jakby tutaj tylko taki wiecie disclaimer, ażeby nie było, że nie powiedziałam. A więc kto skorzysta na tym magicznym działaniu retinolu? Można tutaj tak spokojnie wyróżnić dwie grupy, które w pewnym momencie mogą się zazębić. Pierwsza grupa no to osoby z cerą trądzikową, które zmagają się z jakimiś niedoskonałościami. Druga grupa no to po prostu każdy, kto chce przeciwdziałać starzeniu się skóry. No tak jakby to zazębienie jest w momencie, kiedy no walczymy z trądzikiem, ale jesteśmy już dorośli. I tutaj jeśli chodzi o dorosłość, raczej z retinolem nie szalejemy w zbyt wczesnym wieku, no chyba, że jakby działamy właśnie przeciwtrądzikowo, ale warto to skonsultować z dermatologiem, warto skonsultować to z lekarzem, szczególnie jeśli zażywacie jakieś leki, bo tutaj te połączenia mogą być niekorzystne, więc tego nie robimy na własną rękę. No a jeśli chodzi o działanie to przeciwstarzeniowe, no to po już tam po 20 roku życia, tak? Bo wcześniej to raczej nie zobaczycie żadnych efektów. No i tak na chłopski rozum, jeśli chodzi o wprowadzanie tego retinolu wcześniej, nie wiem, czy ma to większy sens. Ja na przykład czekałam teraz aż do tej 30, bo dalej nie widziałam za bardzo. Plus, no też, że tak powiem, może trochę lenistwo, może trochę obawianie się, że ta skóra jednak nie zareaguje za pięknie, a ja się dużo maluję i jednak potężne złuszczanie się niczym wąż nie jest zbyt u mnie no, pożądane. I ja wiem, że to brzmi jakbym robiła Wam kazanie, ale z retinolem nie ma żartów i lepiej chuchać na zimne niż później żałować. Jeśli na początku ustaliliśmy, że retinol działa na ten proces odnowy komórkowej, na tą syntezę kolagenu, no i wykazuje takie działanie złuszczające, to co dobrego może przynieść dla każdego z tych typów skór? I mówię tutaj o efektach, które już są po wprowadzeniu, po tej ochronnej części, która no może różnie przebiegać, ale o tym zaraz. Więc dla skóry trądzikowej pierwsze zauważalne efekty to będzie takie widoczne oczyszczenie, oczyszczenie strefy T, takie optyczne zawężenie porów przez właśnie wyregulowanie wydzielania sebum. No pozbędziemy się tych wągrów, jakichś wyprysków. W mniejszym stopniu zaczną nam się tutaj gdzieś tam pojawiać jakieś janusze i inne niedoskonałości. No i przez to działanie złuszczające zacznie nam się spłycać jakby widoczność jakichś blizn, jakichś nierówności, zacznie wygładzać nam się cała struktura skóry. A jeśli szukamy dla siebie tych efektów anti-aging, no to
możemy oczekiwać również takiego wyrównania kolorytu w pierwszej chwili, później nawet usunięcia czy bardzo mocnego zredukowania jakichś przebarwień, które mogą być no albo po prostu z wiekiem, które nabywa nasza skóra, albo być nabyte, what? Które nabyliśmy przez niestety promieniowanie słoneczne. Powinna nam się delikatnie zagęścić struktura skóry, przez co ona będzie taka jędrniejsza, wiecie, taka bardziej wypełniona, będzie czuć, że ona jest taka lepsza w jakości, co da nam widoczne spłycenie zmarszczek, a nawet ujędrnienie skóry w takim kontekście, że możemy zauważyć poprawę owalu i tej właśnie jędrności, takiej przyczepności tej twarzy. No obietnice są po prostu genialne, złote góry, po prostu blask i bogactwo. Wręcz brzmi to trochę jak fiolka napełniona skondensowanymi zabiegami medycyny estetycznej. I jest to prawda, jakby znam ludzi, którym się udało, znam ludzi, którym widziałam ich skórę, którzy używają tego retinolu i to już od wielu lat i naprawdę efekt jest cycmalina, ale niestety, jak to w magii często bywa, wszystko dąży do balansu. Musi być równowaga we wszechświecie. To nie ma tak, że bierzecie, łyk, dziękuję, kropelka na skórę i wszystko minęło, wszystko jest pięknie. Trzeba się niestety trochę poświęcić. I to było poświęcenie, na które nie byłam gotowa przez długi czas. Właśnie tak jak Wam wspomniałam, przez to, że ja się ciągle maluję i to chyba był mój pierwszy albo drugi retinol, który próbowałam wprowadzić, zrobił mi naprawdę taką łuszczącą się jaszczurę. To wyglądało tak, że każdy mój film byłby zajebistą pożywką dla osób wierzących w teorie spiskowe i jakieś po prostu jaszczuro ludzie, bo wyglądałam tak, jakbym naprawdę pod tą warstwą szpachli była jaszczurką. No jednak ta 30 dała mi takiego kopa, dobra Izabela, dasz radę, zrobisz to w tym roku i zrobiłam. Tak więc przychodzę do Was teraz z rozpiską tego, co zrobiłam, zanim w ogóle tknęłam tą butelkę z retinolem i zanim pierwszy raz nałożyłam ją na skórę, bo to też jest bardzo ważny proces przygotowania skóry, bo jeśli tak po prostu z marszu, wiecie, wbije się na huzia do Rossmana, weźmiecie pierwszy retinol z półki i chlepniecie go sobie na twarz, to tak 99% skończy się to tragedią. Będą łzy krokodyle lane nad tą toaletką, a wcale dobrze nie będzie. Pierwsza taka najogólniejsza rzecz, ponieważ wprowadzanie tego retinolu raczej robimy na jesieni, to jest tak ogólnie przyjęte. I to też ma pewien sens, ponieważ nasza skóra nie może być zbyt opalona, nie może być przesuszona słońcem, nie robimy tego po prostu dzień po przyjeździe z megatropikalnych wakacji czy po wizycie na solarium. Mam nadzieję, że nikt tego nie robi, jakby to mi ledwo przez gardło przeszło, więc proszę jakby, to wiecie, musiałam to powiedzieć, ale liczę na to, że nikt z Was tego nie robi. Dlaczego przesuszona skóra, podrażniona właśnie, złuszczająca się, bo opalenizna no jakby schodząca, to nie jest dobre podłoże dla tak agresywnej substancji. I tu też muszę zaznaczyć, że używanie samoopalaczy do twarzy może się skończyć nie najlepiej, ponieważ jeśli retinol zacznie nam złuszczać mocniej tą skórę, to możemy się porobić w trochę takie jasno-ciemne plamy. Będzie też trzeba niestety zrezygnować z zabiegów laserowych na twarz, jakiejś depilacji wąsika czy tego typu rzeczy. Po samym użyciu pierwszym retinolu też raczej nie poszłabym na, wiecie, jakiś wąsik woskiem, bo wszystkie takie złuszczające, drażniące rzeczy mogą zrobić nam kuku. Niestety musimy też już zrezygnować na jakiś czas. Wiecie, mi chodzi o taki miesiąc. Miesiąc przed wprowadzeniem retinolu to jest ten taki ochronny dla mnie okres i ja też tak zrobiłam i to wyszło. Rezygnujemy z jakichś kwasów, z jakichś zabiegów gabinetowego złuszczania. Ogólnie złuszczanie to nie jest na razie, na czas wprowadzania retinolu, nasze ulubione słowo, ok? Nie warto też już pod sam koniec jakby tego okresu ochronnego, czyli powiedzmy na tydzień do dwóch przed wprowadzeniem retinolu, wprowadzać jakichś super nam nieznanych nowych kosmetyków i później również w trakcie używania retinolu nie wprowadzamy na tym pierwszym początku jego stosowania nowych kosmetyków, bo no, nie będziemy wiedzieć, co nas podrażniło, nie będziemy wiedzieć, jak nasza skóra zareaguje, więc tutaj raczej stawiamy na już te rzeczy, które są sprawdzone. No i właśnie ten miesiąc przed fajnie wprowadzić sobie ceramidy nawilżające, różne składniki takie regenerujące, czy tam jakieś fermenty, śluz ślimaka, prebiotyki, probiotyki i tego typu różne substancje, szukamy tego w naszych kosmetykach i sprawdzamy, które formuły pasują nam, tak żeby to był nasz na przykład jakiś sprawdzony kosmetyk, z którym będziemy iść przez tą drogę wprowadzania retinolu.
U mnie jedną z tych pierwszych rzeczy, do których od razu wróciłam, to była ta żółta seria z ceramidami z Bielendy i szczególnie ceramidowe serum oraz ten krem nocny. Ten już wykończyłam, tu jak widzicie już tylko mi resztóweczka została. No bez tego ani róż, to jest też u mnie sprawdzona rzecz, którą wiem, że moja skóra kocha i zawsze pomaga mi, jeśli cokolwiek złego się z nią dzieje. I ceramidy to nie jest tak przypadkowo, wiecie, tutaj dobrany składnik. One są często pokazywane jako taki murek, bo są one w naszej naturalnie skórze występującym składnikiem w tej ostatniej wierzchniej warstwie i są takim właśnie murem zabezpieczającym naszą skórę przed odparowywaniem tej wilgoci, przed odparowywaniem tej wody, przed przesuszaniem, przed jakimiś uszkodzeniami tej skóry, bo są to po prostu takie substancje tłuszczowe, które, no jak takie jest właśnie spoiwo tych naszych komórek skóry, tak, tych cegiełek, uzupełniają wszystko ładnie, by ten mur się nam po prostu dobrze na tej twarzy trzymał. Szybkie podsumowanko. Rezygnujemy z opalania, z laserowych zabiegów, z zabiegów różnych gabinetowych, wykorzystania różnych kwasów, peelingów. Nasze domowe również kwasy, mocne peelingi odstawiamy. Za to wprowadzamy bardzo nawilżające produkty regenerujące na bazie na przykład ceramidów. Skoro mamy już naszą skórę ogarniętą, przygotowaną, możemy zacząć wprowadzanie. Pierwsza najważniejsza rzecz to bierzemy sobie albo kartkę, albo drukujemy sobie kartkę z kalendarza, albo po prostu kupujemy sobie kalendarzyk i kładziemy go w łazience, w widocznym miejscu, wieszamy na szafce. To jest must have. Jakby, ja wiem, są ludzie, geniusze, którzy ogarną wszystko w głowie, ale prawda jest taka, że nałożycie i za kilka dni już nie będziecie pamiętać, kiedy nałożyliście, a trzymanie się tutaj wytycznych dat jest dosyć ważne. Przy czym nie osobiście jakoś tak nie przekonuje wydrukowanie sobie już gotowej takiej rozpiski, kiedy, wiesz, że wiecie, że już macie zaznaczone, kiedy coś macie aplikować, ponieważ mogą wystąpić różne czynniki, które sprawią, że u was ten proces się jakoś tam jednak przesunie, ale no jednak trzeba to sobie zapisywać, trzeba to sobie monitorować i wprowadzać to wedle schematu. Na początek wybieramy jak najniższe stężenie. Ja wybrałam sobie ten, który już mi oczywiście podpasował, to jest ten, który widzieliście w ulubieńcach, to jest Skin Dopamin od Facebook 0,15. I tak na zdrowy rozsądek największe stężenie, od którego bym zaczynała, to jest 0,5 i dalej bym no, nie tykała niczego. Czyli od 0,5 w dół możecie spróbować, co wam będzie pasowało. Dla mnie okazało się, że pomimo właśnie, bo to właśnie ten mit jeszcze związany z tym, że często w ogóle jakoś retinol jest gdzieś tam rzucany między kwasy i że moja skóra sobie dobrze radzi z kwasami, no to i retinol mi nie zaszkodzi. No nie, moja skóra znosi naprawdę mocne kwasy, a retinolu w stężeniu 0,5% nie zniosła dobrze. Więc wiecie, tutaj jak mi ktoś wyskoczy, że kupił sobie 2%, nałożył i mu popaliło mordę, to ja zażaleń nie przyjmuję. No i zanim powiem wam, jak to zrobić, bardzo ważne jest zbudowanie tej tak zwanej tolerancji. I to nie jest żadne, wiecie, widzi mi się, że ojej, tyle się trzeba z tym bawić, tak, trzeba się tyle z tym bawić, koniec tematu, jakby nie ma innej opcji. Mój schemat jest dosyć prosty i opiera się na 2 tygodniach. Jest pierwsze 2 tygodnie i później są kolejne 2 tygodnie. To się może przesunąć, ale operujemy ogólnie na takim czasie. Pierwsze 2 tygodnie to jest ten moment, kiedy ja musiałam to zrobić po prostu 2 razy, czyli 7 dni i 7 dni. No powiedzmy, że takie minimalne to jest 5 dni, ok? Jakby nie musi być to tydzień, ale 5 dni to jest takie minimum. I jeśli w przeciągu tych 2 tygodni nie dzieje się nic straszliwego, a jeszcze przejdę do tego, co się może dziać, a co się nie powinno, to możemy przejść do kolejnych 2 tygodni, których używamy o 1 dzień krócej. I znowu, jeśli nic się nie dzieje, to przechodzimy do kolejnych 2 tygodni, i o 1 dzień krócej, czyli jakby na przykład pierwsza przerwa była 7 dni, no to później 2 tygodnie to jest 6 dni, później 5 dni, 4 dni i tak aż zejdziemy do takiego, które nas satysfakcjonuje używania. Ja na przykład, jak myślę o swojej rutynie, to nie wiem, czy chciałabym dojść do takiego wręcz co drugi dzień używania retinolu, raczej chciałabym się zatrzymać na tym co 3 dni, coś takiego, ale jeszcze zobaczymy. To trzeba ocenić już po własnej skórze i po waszych oczekiwaniach. I dlatego też warto zacząć już na jesieni, bo po prostu ilość tych tygodni nie może wypaść wam tak, że no, zaczniecie na przykład gdzieś w kwietniu i nagle zrobi się mega gorąco, słonecznie i będzie wam ciężko ten retinol po prostu wprowadzać. Tutaj jest ważna rzecz, jeśli w danych 2 tygodniach wystąpi bardzo silne podrażnienie, to jakby trudno, nie ma tych 2 tygodni. Czekamy tak długo, aż to podrażnienie zejdzie z twarzy i dopiero zrobimy kolejne podejście do aplikacji. Nie zniechęcamy się, w sensie to nie jest tak, że jak już raz was podrażni, to nie, już nie, po prostu proszę to ode mnie zabrać, nigdy więcej tego nie używam, bo tak nigdy go nie wprowadzicie, ale musimy odczekać ten moment, aż
po prostu ta skóra się zregeneruje, bo nałożenie na podrażnioną twarz wywoła tylko lawinę nieszczęść. Co się w takim razie może stać, a czego nie powinniśmy zupełnie ignorować? Może być lekkie zaczerwienienie skóry w trakcie aplikacji i po niej. Może być lekkie mrowienie, czy takie nawet delikatne podszczypywanie, ale ono powinno raczej ustąpić dosyć szybko. Może być nawet takie uczucie jakby lekkiego swędzenia. U mnie coś takiego wystąpiło, jak próbowałam wprowadzić retinol o niskim stężeniu, ale w olejowej konsystencji i mnie po prostu swędzi w twarz ten olej. Więc to też jest kwestia dobrania sobie formuły. Ja polecam osobiście emulsyjną, bo jest dobra tak naprawdę dla każdego typu skóry i najprzyjemniejsza w odczuciu. Może pojawić się lekki wysyp. Ale lekki, wiecie, nie po prostu wielkie bąble, stany zapalne, bo wtedy może to oznaczać, że jednak na przykład dane stężenie jest dla Was za mocne, albo ten odstęp był za krótki. Więc lekkie, no wiecie, jeden, dwa pryszczyki, gdzieś coś, spoko, to się może zdarzyć i się tym nie przejmujemy. I lekki przesusz, no bo ta skóra może zareagować takim delikatnym złuszczaniem. Jeśli złuszczacie się niczym skóra węża, to trzeba się zastanowić, czy na pewno stosowaliście się do wszystkich punktów powyżej i czy dobraliście dla siebie odpowiednie stężenie. Nie ignorujemy właśnie super mocnego złuszczania, super mocnego podrażnienia, które się utrzymuje, zaczerwienienia, które się utrzymuje. Wtedy odstawiamy retinol do czasu ustąpienia tych wszystkich rzeczy, a jeśli mamy wątpliwości, to konsultujemy się z lekarzem i nie czekamy, bo wiecie, czasem człowieka podkusi i coś tam sobie nałoży, a później nałoży sobie coś innego i nawet nie pomyśli, że jedno na drugą mogło mieć jakiś wpływ, a kuku sobie zrobić można. Mamy już ten jakby cały wstęp za nami, więc teraz przejdźmy do samej aplikacji. Co ja robię? Czyli tak, wchodzę do łazienki, w której wisi kalendarz. Odznaczam dzień, że dzisiaj aplikuję. Myję dokładnie rączki. Myję buzię. I myję delikatnym produktem. Bez drobinek, bez efektu złuszczania, bez żadnych tam kwasów czy jakichś mocnych substancji. Po prostu dokładne, ale łagodne umycie buźki. Osuszam twarz, osuszam rączki. Retinolu nie klepiemy na mokro, bo może to jakby zwiększyć jego moc tej właśnie jakby tego działania na skórę i doprowadzić do podrażnień. Skóra jest sucha i czysta. To oznacza, że nie nakładamy tam żadnych toników, nie nakładamy tam żadnego kremu na razie. W sensie są wyjątki od wszystkiego, ale ja mówię o tym teraz pierwszym razie, kiedy wchodzicie do łazienki i próbujecie swój pierwszy raz z retinolem, tak? Okej. Czyli po prostu skóra jest suchutka, nic na niej nie ma, nie tonizujemy, nic tam nie ciapciamy. Nakładamy dosłownie dwie pompeczki, to jest maks. Jakby tego ma być, no tyle, tak tyci. Może nam się wydawać, że jest za mało, ale ma być to rozprowadzone cieniutką warstwą, bo duża ilość nie sprawi, że będzie tego lepiej. To nie jest, wiecie, to nie jest sos czekoladowy do McFlurry, że jak polejecie trzy razy, to będzie pysznie, tylko po prostu zacznie się robić gnój i będą podrażnienia. Więc ociupinka. Możemy też oczywiście przejrzeć na skórę szyi i dekoltu i wtedy tutaj analogicznie działamy. Ja po prostu już tak skróciłam to do tej twarzy. Wklepujemy delikatnie, tak wiecie, że tam nie szarpiemy za tą skórę. Myjemy rączki bardzo dokładnie. Przy aplikacji omijamy okolice oka i okolice ust, bo znaczy są niektóre retinole, które są jakby też do skosowania w okolice oka, ale w większości tych, które no ja znam na rynku i których ja właśnie próbowałam używać, jest napisane, żeby nie podjeżdżać, więc tam nie podjeżdżamy. Myjemy dokładnie rączki, bardzo dokładnie osuszamy i odrobiną kremu nawilżającego podjeżdżamy sobie tutaj pod oczy, jeśli potrzebujemy, jeśli chcemy zabezpieczyć jakieś miejsca. Na przykład ja czasami, jak bardzo dużo dmucham nos, to mam tutaj taką suchą skórkę przy skrzydełkach, no to tam na przykład tym retinolem nie dojeżdżam, no bo no jest już tam jakieś podrażnienie, tak? I teraz odczekujemy około 40 minut i możemy, ale nie musimy, bo to nie jest obowiązkowe. Ja w przypadku mojej skóry nie czuję potrzeby, moja skóra nie jest sucha, nie czuję potrzeby już nakładania nic więcej i też jak wybieram taką emulsyjną wersję retinolu, to on mi daje ten komfort miękkości, ale jeśli czujemy tą potrzebę, nakładamy delikatny, zwykły krem nawilżający. I to wiecie, mówię o czymś takim dosłownie... O! To się, ja w tą tubkę się zaopatrzyłam na wszelki wypadek, gdybym jednak potrzebowała. Witaminka E, trochę jakiegoś oleju konopnego i ceramidy, nie? Jakby nic specjalnego. To jest ważne, żeby przemyśleć dokładnie, z jakim produktem będziecie tutaj działać, bo możecie na tym etapie sobie również zaszkodzić. Idziemy grzecznie spać. To nakładanie wieczorem to nie jest żadne widzimisię. Retinol jest substancją światłoczułą. Możecie i osłabić jego działanie poprzez napromieniowanie go, ale z drugiej strony możecie po prostu nabawić się przebarwień. I tutaj przechodzimy do tego, co się dzieje rano. Rano idziecie sobie ładnie do łazienki, grzecznie myjecie buzię znowu tym delikatnym produktem, nakładacie swoją pielęgnację, tu do tego jeszcze zaraz wrócimy, i
nakładacie grubą, porządną warstwę SPF-a. Nie ma opcji wprowadzenia retinolu bez SPF-a. Nie. Chyba, że macie ochotę nabawić się koszmarnych plam, bo przy tym zwiększonym złuszczaniu na skórka bardzo łatwo jednak się przypiec i zrobić sobie porządne plamy, których pozbyć się już będzie bardzo trudno, więc ja was tutaj ostrzegam. Wiecie, ja będę teraz tą taką złą babą, co straszy dzieci, że przyjdzie pan i was zabierze, że przyjdzie okropne słońce i wam popali mordy, ale tak jest, więc jakby jak już się na to decydujemy, to robimy to porządnie. Wracamy na chwilę do etapu naszej pielęgnacji. O poranku po umyciu buźki czymś delikatnym stawiamy też na bardziej nawilżające, regenerujące produkty, tak żeby tej skóry nie podrażnić i też żeby nie było tak, że nie będziemy wiedzieć, czy podrażnia nas jakby teraz ten produkt, który nałożyliśmy, czy no podrażniał nas po prostu retinol, bo prawda jest taka, że to działanie retinolu, ono nie musi się objawić tego następnego dnia. Więc tu można sobie dołożyć nieświadomie, wiecie, no stajemy, mówimy, o Jezu, jaka czysta, piękna skóra, a dopiero za 3 dni nagle zacznie się koszmar. Dlatego, wiecie, noc po retinolu jest bardzo ważna, żeby nałożyć właśnie odpowiednie produkty. I tutaj to dla każdej skóry może być trochę co innego, ale duże stężenia substancji aktywnych, że jak macie jakiś niacynamid czy jakieś witaminę C, jeśli to są duże stężenia, jeśli one są podane w niskim pH, jeśli tam są jakieś domieszki kwasów i tym podobne rzeczy, to no raczej tego teraz nie nakładamy, ok? I na koniec jeszcze takie dwie drobne rzeczy, które wiem, że często się przewijają przy dyskusji o retinolu. Po pierwsze jest to używanie szczoteczek typu Foreo, którą ja też bardzo lubię i czasami sobie używam jako takie doczyszczenie, ale no właśnie, to jest dodatkowa forma złuszczania tej skóry, więc na czas wprowadzania retinolu zrezygnowałabym z użycia takiej szczoteczki, a jeśli chodzi o inne szczotki do twarzy, z nich zrezygnowałabym totalnie, bo jest to siedlisko bakterii i mogą podrażniać po prostu mechanicznie skórę, więc lepsze są po prostu nasze łapki do mycia wtedy. A druga rzecz to takie różne fiku-miku mieszania, robienie alchemicznych eksperymentów z retinolem, czyli łączenie go sobie na dłoni z innymi substancjami. W ogóle tego nie polecam, chyba że jest metoda tak zwana kanapkowa, czyli dosłownie macie chlebek, macie serek, macie chlebek i w drogę, która pomoże wam przy bardzo, bardzo suchej, bardzo wrażliwej skórze wprowadzić retinol. Wygląda to tak, że po umyciu rączek, po umyciu twarzy, wysuszeniu nakładamy cienką warstwę kremu tego typu, czyli tego, który prawie nic nie ma w sobie oprócz zwykłych nawilżających substancji. Nakładamy retinol, odczekujemy i znowu nakładamy jedną warstwę tego kremiku. Oczywiście mówię o cienkich warstwach, tam nie, że pół tubki sobie wyciskacie. I one faktycznie nam troszkę zmniejsza to działanie retinolu, ale to jest bardzo ważne, żeby wybrać krem, w którym prawie nic nie ma. Tam dosłownie 3 rzeczy na krzyż, trochę ceramidów, trochę jakiś tam właśnie olej może być troszeczkę jakiegoś jakieś witaminki E, jakichś no, emolientów, takich prostych rzeczy, bez żadnych innych dodatków. A jak nie jesteście pewni, to do osoby, która wyprodukowała taki retinol, napiszcie i zapytajcie, który z ich na przykład kremów, z ich serii nadaje się do połączenia z takim retinolem i na pewno wam odpiszą. Albo przynajmniej powinni. Uważam, że to jest takie odpowiedzialne dosyć. Ale przy takiej pierwszej próbie to tego nie polecam, no bo jednak zaburzy to obraz wam tego, czy i jak wasza skóra sobie radzi z tym retinolem. Dobra. Mam nadzieję, że ten materiał był dla was pomocny. Postarałam się to zrobić jak najczytelniej, ale jeśli są jeszcze jakieś pytania, coś dla was jest jednak niejasne, to nie bójcie się pytać, bo nie ma głupich pytań. Lepiej zapytać. Ja jestem z tych osób, które wolą zapytać 3 razy, ale mieć pewność, że nie schrzanią, niż później się martwić, co zrobić, jak już się schrzaniło. Dziękuję wam przepięknie za to, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że właśnie film wam się podobał i trzymam za was ogromnie kciuki. Tutaj przy żabie kciuki są trzymane, żeby i wam się udało wprowadzić ten retinol, bo no jak mówiłam na początku, korzyści z tego są rewelacyjne i nie jest to też takie zupełnie niemożliwe do zrobienia. Czekam na was w komentarzach. Dziękuję wam jeszcze raz przepięknie z całego serduszka i do zobaczenia w następnym odcinku.